Cześć wszystkim. Jak wiecie, lato się skończyło, pojawiły się problemy z akumulatorem, dlatego że mój alarm coś tam z niego zżera. Chłodne dni też go nie wspomagają. No i niestety, pewnie też nie jest już pierwszej młodości. Dlatego postanowiłem zakupić ładowarkę do akumulatora żelowego. Czytałem dużo, już się zastanawiałem, nie wiedziałem którą, nawet do 200 zł szukałem, myślałem co zakupić. No i stwierdziłem w opiniach, na forach, nawet na jednym bliskim mi forum, którym obecnie teraz przesiaduję. Polecana jest zwykła ładowarka, najtańsza taka z Lidla. Podobno furorę robi, są różne modele tych ładowarek, ale zawsze wszystko mają to samo, te same mają parametry, zawsze o tak może. No i więc tak trafiło, że pojawiła się właśnie dzisiaj taka ładowarka w moim sklepie. Co wam mogę powiedzieć, może bliżej. Koszt jakieś 55 zł kosztowało. Jeszcze nawet nie rozpakowałem jej. Na pewno można ładować nią motocykle i samochody w zimę, jakieś tu jest cztery funkcje tu posiada, już nie pamiętam. Na pewno ładuje akumulatory 6-watowe, 12-watowe czy voltowe, już nie pamiętam. No, ale widać zresztą. Jest na jakimś tam układzie procesorowym, ma zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie jak źle podłączymy bieguny. Po prostu się wyłączy, ładuje impulsowo, niskim prądem. No tak coś słyszałem. Jeszcze się dobrze nawet nie przyglądałem jej. To może tak pokażę w skrócie. O, tu jest prostownik. O, mikroprocesorowy, no właśnie. O, ładuje od 2 do 120 A, czyli duży akumulator też naładujemy, ale w dłuższym okresie czasu. O, no i tak jak tu, wszystko za bieguny, zwarcie, ładowanie impulsowe, przyłączenie, 4 programy, wskaźniki akumulatorowe, LEDowe, maksymalny prąd ładowania 3,8 A. No, zobaczymy jak to będzie się sprawowało, bynajmniej nawet jeśli akumulator już nie dożyje wiosny, no to zakupię nowy, a jeżeli się uda, to będę po prostu w zimę ratował go, znaczy no podtrzymywał, jak wiemy trzeba co jakiś czas z motocykla akumulator wyciągnąć i go podładować, jeżeli nie jeździmy, bo żeby jego przedłużyć żywotność. No i zobaczmy co tu w środku jest. Zobaczmy. To jest jedna wielka całość. No to książka standardowa. Może zacznę od książki. W niej instrukcja obsługi Polski też jest. No ale nie będziemy czytać, bo nigdy nie czytam praktycznie tych instrukcji. Zawsze sam wszystko rozkminiam. O. Klamerki dosyć ciasno, mocno. Ciekawe jak będą stykać, chociaż tutaj takie blaszki będą w sam raz do naszego mocowania akumulatora. Co mamy? Co mamy my tu? Mamy wybór funkcji, czy 6-watowy ładujemy, czy do akumulatora od motocykla ładujemy, czy samochodowy i jakaś funkcja zimowa jest. O, tu jest więcej kontroli niż myślałem. Jeszcze jest 4, a to zasilanie na pewno. I jeden przycisk, którym wszystko sterujemy, pewnie ustawiamy. No ale to bym musiał czytać. No, jeszcze tym się nie zapoznałem dobrze. Tu full coś. A, to sygnalizuje, że jest full, tu, że jest uszkodzony. Tu, że jest brak elektrolitu, a tu stałe zasilanie. O, bodajże tak to będzie. Tylko z tą gwiazdką nie jestem pewny o co chodzi, ale to jest chyba jakieś zimowe ładowanie czy coś.
A, już wiem. To jest, po prostu podłączamy go do motocykla bez wyciągania i on co jakiś czas nam monitoruje, czy już spadło napięcie czy moc tego akumulatora i go po prostu się włącza automatycznie, doładuje i się wyłącza i tak co jakiś tam pewien okres czasu ona go będzie pilnowała i go doładowywała. Co więcej, no chyba wszystko na ten temat. To był taki szybki filmik. Krótkie robię filmiki ze względu na to, że szybko się załadują. Nie wiem ile jeszcze potrwa mi zbieranie kasy, że tak odłożenie na laptopa, żebym mogłam dobre filmiki skręcać. Mam nadzieję, że część, która tam mnie subskrybuje i komentuje, będzie zadowolona i z takich filmików, jakie robię. Myślę, że to chyba na tyle w tym odcinku, więc zapraszam do oglądania, komentowania, subskrypcji i tak dalej. Jak będę coś wiedział na temat więcej tej ładowarki z instrukcji, przeczytam ją nawet dzisiaj może, to jeszcze tam wam kiedyś o niej wspomnę. Tak więc pozdrawiam, na razie trzymajcie się.